Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Po Japonii. Po dłuższej przerwie w końcu kolejny wywiad. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Zebra-Dziadek, która przeszła na piechotę przez całą Japonię od południa na północ 4010 km na przestrzeni ilu miesięcy? No 4,5. Czterech wędrówki, dwa tygodnie. Plecy. 4 miesięcy z buta przez Japonię, więc w dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie trochę o tym wyczynie, no bo to jest całkiem niezła wyprawa i duży wyczyn, bo mało kto z buta przeszedł przez Japonię. Ja prawie całą Japonię na rowerze przejechałem, ale to trochę inaczej jednak wygląda, jak się idzie przez Japonię. Ale Agnieszka też nie szła w trybie easy, czyli po ulicach, tylko szła głównie przez góry, z tego co widziałem. Głównie to nie, ale w dużym stopniu. Na tyle, na ile się dało, to na tyle, ile się dało przez góry, bo to można przejść Japonię z buta, idąc ulicami, drogą, wzdłuż wybrzeża. To jest easy mode. Moi poprzednicy właśnie tak robili. To jest easy mode. A wersja hard to jest, jak idziesz jeszcze przez te wszystkie szlaki górskie. Ponieważ ten wywiad jest prowadzony na żywo u nas na streamie na Twitchu, no to także trzymam tutaj telefon i czytam pytania od widzów. Proszę później mi w komentarzach nie pisać, dlaczego Emil patrzysz w telefon, bo to niegrzecznie w trakcie wywiadu. Ponieważ robię to dlatego, że są czasem pytania od widzów. To zacznijmy od początku. W ogóle skąd pomysł przejścia na piechotę przez Japonię? Bo z tego co wiem, to nie jest twój pierwszy wyczyn. To nie jest tak, że nagle sobie postanowiłeś, no przejdę sobie z buta przez całą Japonię. No nie. To moja ósma tego typu wędrówka. Za każdym razem inny kraj, tak? Mniej więcej. 3 razy były Stany Zjednoczone, a tak poza tym to były inne kraje. Była Nowa Zelandia, Norwegia, Szwecja, Chorwacja. No i teraz Azja. Chciałam coś w Azji właśnie. Coś naprawdę ładnego, jakiś taki fajny kraj, żeby mi się raz podobało, bo nie zawsze mi się podoba. I tak. I wyszło, że Japonia, bo jest ładna, długa i jakby ma sens. No jest gdzie chodzić. Przejście północ, południe, południe, północ. Skąd dokładnie szłaś i dokąd? Bo to też pewnie niektórzy będą zainteresowani. No tak. Jak wyglądała taka trasa i jak się trzeba przygotować na taką wyprawę? Bo szłaś sama, tylko z plecakiem, prawda? Nikt cię nie pomagał. Nie. Oprócz poznanych ludzi, prawda? Bez supportu, czyli szłaś sama. To nie jest jakiś taki niby YouTube'owy wyczyn, gdzie jest jakiś celebryta YouTuber, za którym jedzie ciężarówka ze sprzętem, z montażystą i całym zespołem, tylko naprawdę solo. Tak. Zaczęłam na najbardziej na południe wysuniętym punkcie wyspy Kyushu, czyli Sata Misaki. I skończyłam na Soya Misaki, czyli na północnym krańcu Japonii. Nie pojechałam na wyspy Ryukyu ani na Okinawę. To jest wersja klasyczna przejścia Japonii, bo było kilka takich przejść. Paru facetów przeszło Japonię właśnie drogami i oni też zaczynali na Sata Misaki i kończyli na Soya Misaki, więc to było oczywiste, że tak zrobię. Bo to u ciebie widziałem też na relacji, że byłaś pierwszą kobietą, która tego miała? Pierwszą tak, Polką, czy w ogóle pierwszą kobietą? W ogóle pierwszą kobietą. Jest jakiś rejestr takich wyczynów? Nie ma, więc prawdopodobnie tak jest. W trakcie długich poszukiwań ludzi, którzy przeszli Japonię, znalazłam tylko facetów. Mm-hmm. Na YouTubie jest jeden vlog Alana Metfina. Ja jak podróżowałem na rowerze przez Japonię, to pamiętam, że spotkaliśmy gościa, który szedł przez całą Japonię chyba już 2 lata. Fajne. Ale chyba tak dookoła. Aha. No, są różne opcje. Liczyło się też to, żeby to zrobić w jednym sezonie, żeby to był tak zwany thru hike, czyli jakby od stycznia do grudnia, czy w 12 miesiącach to zmieścić. Ile mniej więcej dziennie robiłaś kilometrów? Dokładnie 32 jest średnia. Aha. No nie jest to jakoś super dużo. Po górach często, tak? Tak, no średnia. Były dni, że robiłam 20, były dni, że robiłam 40 parę. Całkiem dobre tempo. Cały czas jedne buty? A nie, zmienione w połowie. Tak? Rozpadały się już? No, to deszwa się zdarła. Aha. Te jeszcze nie są takie złe. Aha. Jeszcze mam margines, bo bałam się, że wyjdzie mi o wiele dłuższa ta wędrówka, że może mi wyjść 4,5 tysiąca.
Więc te pierwsze buty zdzierałam do 2200, żeby być pewną, że nie będę już jakby w takich całkiem rozlecianych tych drugich. A możesz zrobić kryptoreklamę, powiedzieć, jakie to są buty, żeby oczywiście wytrzymały tyle kilometrów i były wygodne? Nie u wszystkich tyle wytrzymują, u mnie akurat wytrzymały. To są klasyczne buty noszone przez 90% długodystansowców, czyli buty do biegania po górach Ultra Lone Peak wersja 6. Ultra? Ultra Lone Peak, samotny Ultra szczyt. Ultra Lone Peak. Yeah. A, dobra, to ja poszukam. Gdzieś tu jest napisane, ale chyba napis mi się zdarł. No jest, widzę, Lone Peak 6. No. To poszukam, bo ja zawsze szukam dobrych butów też do chodzenia. Zawsze też mam starte wszystko tutaj boki. No. Też mi się szybko ściera, a jak dużo spaceruję, to też no. Bardzo Japończycy byli zdziwieni, że idzie biała kobieta przez jakąś wieś czy góry? Niesamowicie zdziwieni. No. Często byłam w ogóle pierwszą osobą z zagranicy, jaka kiedykolwiek zawitała do danej wioski, więc siłą rzeczy było to jakieś ciekawe wydarzenie we wsi. Jak się porozumiewałaś z Japończykami? Bo tak czasami z tym angielskim to słabo tutaj, nie? W ogóle nikt nie mówi po angielsku, poza dużymi miastami. Ale działa Google Translator, wersja offline i cokolwiek chciałam powiedzieć, to wpisywałam, pokazywałam. Ale nie dało się rozmawiać, bo większość ludzi nie potrafi tutaj używać translatora Google. I po prostu odpowiada po japońsku. Więc ja zawsze zadawałam pytania w formie takiej, żeby można było odpowiedzieć tak albo nie. Tak. Okay. Odpowiedź w tak to jest okej. Okay, wszyscy mówią okej, to jest wszystkim znane wyrażenie. No, to trochę mi przypomina też, jak ja jechałem przez Japonię właśnie, że faktycznie wielu Japończyków chciało pomóc, jak mnie widziało z tym rowerem. Coś nam dawali, byli bardzo mili, bardzo byli gościnni. Niesamowicie. Szczególnie właśnie na prowincji, bo w miastach to prawie nikt na ciebie nie zwrócił uwagi, przynajmniej na nas nie zwracali za bardzo, ale na wsi gdzieś jak byliśmy, to też bardziej. Zwracali. Tak? W Kobe dostałam truskawki na ulicy, ktoś mi kiedyś śliwki kupił i też pytali, gdzie idę, no bo jednak osoba z kijkami trekkingowymi w środku dużego japońskiego miasta. Nawet w mieście szłaś z kijkami? No tak, ja zawsze chodzę z kijkami. To bardzo pomaga? O, dużo lżej. I balans, i po prostu szybkość. Jestem do nich przyrośnięta po lasach. Opowiedz nam, jak się przygotowałaś do takiej wyprawy? No nie tylko też i sprawnościowo, no bo to trzeba w jakiś sposób chyba być przygotowanym fizycznie, żeby iść 30-50 km dziennie. Czy to już tak jesteś wyrobiona? Już tak jestem wyrobiona. Tak? Przez cały rok chodzę, więc już pamiętam, jak się to robi. No pierwsze dwa tygodnie są trochę trudniejsze, zanim się człowiek przestawi na ten tryb już wędrówkowy, a potem już jest okej. A trasę jakoś układałaś wcześniej, czy to tak spontanicznie? Bardziej właśnie spontanicznie. Znajomi hajkerzy mówią, że w ogóle się nie przygotowałam, że to w ogóle jest, nie? Ale tak w 80% jestem zadowolona z trasy, którą wybrałam. Może nawet w 90%. Choć chyba wyszło okej. Okay. Zrobiłam sobie taki plan na początek. Dwa dni przed wyjazdem i patrząc na mapę po prostu połączyłam szlaki i drogi. I potem się niekoniecznie tego trzymałam, bo widziałam, że a tu jest jakiś lepszy szlak, a tu jest jakaś góra, to może na nią ludzie chodzą, może tam będzie ścieżka, a coś tam takiego, a tu jest jakieś muzeum, to może tam pójdę. I wyszło, bo mam w tym chyba trochę wprawy. Nie miałaś jakichś obaw przed wyjazdem do Japonii? O bezpieczeństwo, czy nie wiem, o warunki tutaj pogodowe? No bo szłaś, czekaj, od marca, kwietnia? Od kwietnia. 16 kwietnia. Powinnam była zacząć nieco wcześniej, ale była Wielkanoc wcześniej i rodzinie zależało, żebym była jeszcze w Polsce i zaczęłam nieco później. Byłoby mniej upałów latem, skończyłabym wcześniej, gdybym zaczęła wcześniej, no gdyby też nie kłopoty z wydobyciem drugiej wizy japońskiej. Bałam się upałów, tak. Bałam się, że będzie strasznie gorąco, strasznie parno, a źle to znoszę. Było? Nie. Sierpień był ciężki dla mnie. Sierpień był ciężki, sierpień był najgorszy, ale ja myślałam, że już od maja będzie źle, bo będę na południu i będzie źle, ale w górach zawsze było chłodniej.
i szłam właściwie w głębi każdej wyspy w miarę możliwości, więc dalej od morza mniej wilgotno. Dopiero na północy Honshu, jak wyszłam z Fukushimy, to odczułam tą okropną pogodę i na Hokkaido były upały. Ja w maju, jak jechałem na rowerze przez Japonię, to rano na Kyushu było zimno. No, ja miałam też mróz. Ja byłem w szoku. Dni poniżej. No. Ja nie byłem na to przygotowany. Ja byłem naiwny, myślałem, że już w maju będzie cieplutko. Wyjedziesz tylko na 1500 i od razu. A my nawet nie jechaliśmy w 1500, tylko na normalnie. No, w dolinie. Na też normalnej wysokości było zimno. Tak. Było 5-6 stopni rano. Ja marzę, musiałem kupić śpiwórce. Ja miałam śpiwór ze sobą. Ale to musiałem dodatkowy kupić. Jeden nie wystarczał już, no. No okej. Za mało. Okej. No, było ten zimno. Sprzęt, który miałaś ze sobą, był odpowiedni na warunki w Japonii, bez problemu? W zasadzie było prawie idealnie. Oczywiście przez ten ostatni miesiąc śpiwora nie używałam, no ale wtedy, kiedy był potrzebny, no to był. I czasem też bywał potrzebny już latem. Bo wystarczyło wyjść na 2000, wystarczyło, że się pogoda popsuła, przyszedł jakiś obrzydliwy tajfun i robiło się zimno. Jeszcze było plus 10 w lipcu. Jak z bezpieczeństwem? Bo czasami się mnie ludzie pytają, no wiadomo, jest stereotyp, że Japonia jest bezpieczna, ale też się mnie często widzowie pytają, bo są zdziwieni, że no jednak zostawiam czasem rzeczy na zewnątrz, same, prawda, że nie zapinam roweru, a... I jak się czułaś w Japonii, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Bardzo bezpiecznie. Jeszcze w żadnym kraju się tak bezpiecznie nie czułam. Naprawdę jest. Można spać w parku i nic się nie dzieje. I z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek zawsze śpię z pieniędzmi i paszportem w śpiworze, ale poza tym jakby nie sądzę, żeby ktoś mi go miał w nocy tutaj zabrać. Naprawdę można zostawić rzeczy i sobie pójść na chwilę. No i nikt nie zaczepia, nie ma żadnych takich problemów, jakie zwykle kobiety miewają w podróży, że ciągle się jakieś faceci dowalają. Nie, to są wszyscy tak niesamowicie uprzejmi, że to jest po prostu rewelacyjne. To cieszę się, że będą dobre wspomnienia z tej Japonii. A były może jakieś takie niebezpieczne sytuacje, że czułaś, że kurczę trochę muszę bardziej uważać, czy może powinnam się stąd zabrać? O tak, ewakuowałam się z jednej góry, jak przyszedł huragan, no właśnie na Hokkaido. Był tajfun poszedł bokiem, ale przeniósł w huraganowy wiatr i nie wyszedł mi trawers Parku Narodowego Daisetsuzan. Tam było bardzo trudno, bo właśnie na tym odcinku musiałam nieść 7 dni jedzenia i musiałam nieść też wodę na 2 dni, bo to jest wulkan i nie ma tam żadnej pitnej wody. I w tym momencie przyszła ta zła pogoda i ta woda się zaczęła kończyć. Wyszłam w tą złą pogodę. Musiałam iść taką bardzo wąską granią na skraju krateru. Oczywiście wiatr wiał w stronę krateru i gdzie indziej by mógł. Więc jak doszłam do skrzyżowania szlaków na szczycie góry na Ty, zapomniałam nazwy, i miałam do wyboru prosto albo uciec w lewo na Zawietrzną, to uciekłam na Zawietrzną i 2 dni siedziałam w takiej ratunkowej górskiej chacie, pijąc te resztki wody, zbierając deszczówkę. Wypadał deszcz, więc do garnka zbierałam deszczówkę. A następnego dnia jacyś ludzie biedni próbowali wejść na szczyt tej góry, ale rezygnowali i zostawiali mi wodę, więc zdobyłam od tych ludzi wodę. Ale musiałam potem stamtąd zejść, no bo już nie będę przecież każdej przechodzącej osoby prosić o wodę. Japonia jednak to prawie same góry. I większość turystów, którzy przyjeżdżają do Japonii, pewnie za bardzo tego nie zwiedzą. Typowy turysta nie jeździ w góry, prawda? Nie, niestety. A tym bardziej takie wysokie, ponad 2-3 tysiące metrów. Oprócz może góry Fuji. No, górę Fuji to niektórzy zaliczają, ale góra Fuji no, nie jest jakąś najtrudniejszą górą w Japonii i nie jest najniebezpieczniejszą górą w Japonii. W Japonii jest pełno szlaków wysoko, gdzie praktycznie nikogo nie ma. Czy tak. To prawda? Tak, chociaż im wyżej, tym więcej ludzi, bo wyższe góry, gdzie są lepsze widoki, są bardziej dla ludzi atrakcyjne. A te takie góry właśnie około 2000-2500 faktycznie nie są w ogóle odwiedzane. Nie wszystkie szlaki są wchodzone. Okazało się, że niektóre są kompletnie zarośnięte, zapomniane i nie da się już nimi iść. Może kiedyś były, ale teraz nie ma po nich śladu. Jest dużo opuszczonych szlaków w ogóle w kiepskim stanie.
Tak, tak. Te bardziej uczęszczane są, można powiedzieć, że w dobrym stanie, choć strasznie zerodowane i składają się głównie z wielkich głazów, ale wolontariusze koszą trawę bambusową, która tutaj wszystko zarasta. Gdyby jej nie wykosić, to po jednym sezonie jest totalny burz. Ale właśnie koszą te szlaki bardziej uczęszczane, więc fajnie. A jak z dzikimi zwierzętami? Czy są jakieś jadowite zwierzęta, jakieś robale, które są groźne na takich szlakach? Tak, trochę jest. Na przykład taka wielka stonoga tej wielkości raz mi weszła do skarpetki. Dopiero się później dowiedziałam, że ona gryzie. W Kyoto jest taka stonoga właśnie trująca. No to chyba ta. Pająki są takie też duże właśnie. Jakieś jeszcze są insekty, ale już nie pamiętam, jakie kleszcze były, takie wielkie. Wiem, że jest taki wąż, to się nazywa mamusi. Były różne węże. I on podobno jest też dość, chyba jadowity nawet. Tak? Bo jeden gość na Kyushu mi mówił, że jedynym jadowitym wężem w Japonii jest żmija. No to może właśnie to jest ta mamusi. Tylko może. Tak. Pokazywał mi w słoiku taką w alkoholu zakonserwowaną, którą ten jak to się mówi, nie napar, tylko jakiś... No ten alkohol, w którym się też mijam oczy, ma jakieś lecznicze właściwości. A niedźwiadki spotkałaś? Nie, niestety. A Hokkaido nic? Bo tam pełno jest teraz niedźwiedzi, za dużo. No podobno są, ale... Znaczy widziałam pełno śladów. Codziennie prawie widziałam ślady. I widziałam odchody niedźwiedzi. Zbadawszy je, stwierdziłam, że wszystkie są wegetarianami, także spoko. Ale żadnego nie spotkałam. Nie masz dzwoneczek? Nie, nigdy nie używam dzwonka, one mnie okrutnie irytują. Jak widzę człowieka z dzwonkiem, to mam ochotę zamordować. Chodzi z tymi dzwonkami. Tak. Nawet w górach, gdzie na pewno niedźwiedzie nie spotkałem, gdzieś tam góra Takao czy Mitake obok Tokio, a oni z tymi dzwoneczkami chodzą w wariaci. Aż się dziwię, że tu po parku nie chodzą z dzwonkami. No. A to nie działa, bo tego nie słychać. To jest tak podobne do śpiewu z ptaka, że niedźwiedź na pewno ten dzwonek ma w nosie. Ale myślę, że węch mają bardzo dobry i po prostu wyczuwają człowieka. A spotkałaś kiedyś niedźwiedzia w innym kraju? 47 niedźwiedzi spotkałam. Liczę je i kolekcjonuję i bardzo chciałam dopisać 48 w Japonii. No właśnie, to mi się nie udało. A jak się zachowywać, gdy się spotka niedźwiedzia? Bo ja spotkałem i uciekałem przed nim, co chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. To chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale ja byłem szybszy. Wygrałem. No, dlatego tu jesteś. Ale następnym razem co powinienem zrobić, jak już nie będę miał tyle szczęścia? To wszystko zależy od sytuacji, to nie ma takiego jednoznacznego przepisu. No musisz zobaczyć, jak ten niedźwiedź się zachowuje, czy on w ogóle jest agresywny. Jak nie jest agresywny, to po prostu dać mu spokój, postać sobie, pośpiewać, wypowiedzieć jakiś ładny wiersz głośno, dobra, wyraźnie. Się z japońskim niedźwiedziem? Myślę, że tak. No ale jakby był jakiś bardziej zainteresowany, jak się w twoją stronę zbliża, no to lepiej jest wykonać jakieś takie delikatne, ale ruchy i właśnie mówić coś głośno i mieć taką posturę pewną siebie. To jest klata do przodu. No, klata duży, do przodu, tak? Ręce nad głowę. Aha. Jak masz plecak, to podnosisz plecak nad głowę, żeby on widział, jaki ty jesteś duży i straszny. No jak już bardzo podchodzi, to już tak... Okay, to już tak gorzej, nie? Niektórzy widziałam nawet noszą bear spraye. Ja miałam, ale nawet nie wiedziałbym, jak go użyć tak się ataku. Zaszkodziłbyś sobie najpewniej. No. Bo był taki niedawno wiralowy filmik w Japonii, że był gostek, który łaził po górach w Saitamie. Nawet niedaleko od Tokio. To jest na północ troszkę, północny zachód od Tokio. I on tam był na takie granie wysokie, tam kamienie, już prawie szczyt chyba jakiejś góry. No tam się spina i z góry wyskoczył nagle niedźwiedź, dosłownie na niego tak zeskoczył. O kurde. I miał fartę ten koleś, że nie zwalił się wraz z tym niedźwiedziem z tej skały, bo by było po nim, bo by się po prostu po te kamienie pewnie zabił. To ostro. No i on zaczął kopać tego niedźwiedzia, wrzeszczeć. I się odczepił. No właśnie. Czepił się, no. Tak, no. Bardzo biolowy filmik był, prawda? O Jezu, ale to straszne. Normalnie niedźwiedzie są w dolinach, tam gdzie jest dobre jedzenie, dobra trawa. Straszninki, a nie nagranie. Chyba się gość nie spodziewał w takim miejscu niedźwiedzia. Ja bym się też nie spodziewała. Zawsze jak miałam do wyboru biwakować w takim miejscu, to szłam jak najwyżej właśnie. O, jest właśnie troszkę jeszcze więcej o takim
survivalu właśnie w trasie, jak się idzie przez tyle dni, szukaniu noclegu w Japonii, jak najlepiej sobie to rozplanować, jak tutaj jest szukanie noclegu tak na dziko? Co? No zależy od twojego podejścia. Niektórzy się w ogóle nie krępują i rozbijają się na środku parku, bo Japończycy z reguły nic nie mówią. To prawda. Ale jakby szkoda wkurzać ludzi i lepiej robić dobrą opinię turystom i się nie pokazywać za bardzo. Więc ja się zawsze kryłam w miarę możliwości. Jeżeli spałam w parku, to rozkładałam się, jak już było ciemno i pod wiatą raczej, a nie z namiotem. Tak bardziej jest wygodnie w ogóle. No i sypiałam właśnie w parkach, w takich miejscach, gdzie albo nikt mnie nie zobaczy, czyli w lesie i w ogóle schowana, ale w bardziej cywilizowanym rejonie to tam, gdzie jest toaleta publiczna, bo Japończyków kurza, jeżeli turyści biwakują gdzieś, gdzie nie ma toalety. Jak jest toaleta, to wszystko jest okej, okay, super. Chcą, żeby było fajnie i czysto. No ja jak się rozkładałem, to też właśnie staraliśmy się jakoś wieczorem, albo tak gdzieś... boku, na uboczu, prawda, no, tego parku, żeby się aż tak bardzo nie rzucać. Tam pod drzewami, a nie na środku trawnika. No, ale też zauważyłem, że rano później jakieś dziadki idą z pieskiem czy coś. Zawsze. I zawsze. Oni tylko tak na ciebie patrzą i wiesz, ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu. No ja zawsze kłaniam się. Generalnie było spoko. No, nigdy nie było, nie było nigdy problemu. Nikt się nie czepiał. Nie, co mówili, ty tu robisz? Nie, świetny pomysł w ogóle. Tak. Tak. Starsi panowie z reguły mówili, że spałaś tu, ale fajnie. Bo... ale to były małe miejscowości. Raz tylko musiałam spać w dużej miejscowości, gdzie nie było żadnego darmowego biwaku, bo niekiedy są darmowe biwaki w parkach na przykład, ale tam nie było nic, było bardzo daleko do pola namiotowego. Rozbyłam się nad rzeką, to chyba jest dosyć popularne, że duże miasta są nad dużymi rzekami i tam z reguły są jakieś zarośla. Trzeba jedynie uważać no, na deszcz, bo jeśli nagle spadnie, to woda będzie. Spadnie gdzieś, nawet nie w tym mieście, tylko tak, gdzieś dalej jest dalej, burza, to przecież może nagle się podnieść poziom wody i tak. Wtedy masz trochę problem. No, sprawdzałam prognozę, to tak. Był tylko raz jeden, że musiałam to zrobić. Właśnie blisko rzeki, tak, no, bo może się zdarzyć. I tak będzie mokro i niefajnie na takim biwaku, ale jakby była powódź, to w ogóle. Powiedz nam jeszcze, gdzie były ładniejsze te trasy, gdzie się najbardziej podobało, a gdzie najmniej podobało, jeśli chodzi o no, te trasy już w górach, prawda, jakieś widoki. Gdzie warto uderzyć w japońskie góry? No. Wszystkie trasy w górach to mi się podobały, bo miałam dość asfaltu. Kyushu wyszła mi świetnie i tamtejsze góry podobały mi się najbardziej. Na Kyushu bym najchętniej wróciła. Myślę, że to jest też dlatego, że byłam tam wiosną i że było bardzo pięknie w lesie, bo wszystkie krzewy kwitły i było różowo i fioletowo i w ogóle cudownie, więc tam tak. I właśnie duży procent wyszedł mi tam szlakowy, więc te wszystkie parki narodowe, ten Kinkowan, Kirishima Kinkowan, oczywiście wulkan Hiroshima miał zamknięte szlaki. Bardzo dużo szlaków jest zamkniętych z powodu aktywności wulkanicznej, więc nie na każdy wulkan mogłam wejść. Także no, w każdym razie Aso Kujo też był super i to było fajne. Shikoku wyszła tak sobie, bo szłam szlakiem pielgrzymkowym. Jakoś, tak, nie, szłam tym pielgrzymkowym szlakiem 88 świątyń, jego południową częścią. Okazało się, że zachwyty moich znajomych nie są tak całkiem uzasadnione, bo ten szlak był strasznie asfaltowy. Było fajnie, bo było dużo wiatru do spania, ale właśnie asfalt. Ja widziałem dużo pielgrzymów na Shikoku i faktycznie tam, gdzie widziałem, zginął tak oboczem ulicy, drogi. No, właśnie. Trochę nie współczułem, no nie wyglądało to ani ciekawie, a tylko idziesz... Kurde, no. Widoki były ładne, bo było dużo widoków na ocean, no i co chwilę jakaś piękna świątynia, więc świątynie były super. Ale ten asfalt... A tak to, no, świetny grzbiet, którym ominęłam Osakę i Kobe, później Nakasendo. Nakasendo, czyli stary szlak komunikacyjny łączący Kyoto i Tokio. A tam przepiękne są te wioski, Tsumago. Strasznie wyasfaltowane. Tsumago na Raijuku, to są ładne takie miasteczka są w starym stylu, ładne. Jakby z filmu samurajskiego. No tak, no jest droga normalna. No, tak. Były fajne odcinki, kilka takich, że przetrwały te kamienne. Ja szedłem tam dwa odcinki.
i dało się w górę wejść, był ten odcinek taki właśnie, tu jest szlak Trela Cassendo i się szło przez góry, było całkiem sympatycznie. Całe na Cassendo jest wyznaczone. No, tak, jest wyznaczone tak, ładnie. Tak, czy da się przejść. Ale wszędzie jest dobrze oznaczona trasa? Właśnie jak na to nie da się, nie da się podążać za oznakowaniem szlaku. Trzeba z telefonem iść, bo to jednak nie jest możliwe. Niektóre gminy mają jakieś tam w miarę dobre oznakowanie. Niektóre nie bardzo. Potem zeszłam niepotrzebnie. To był właśnie mój błąd. Z tego jestem mniej zadowolona. Niepotrzebnie zeszłam na Cassendo, próbując przejść przez Alpy, co mi się nie udało, bo wybrałam niższy grzbiet, który właśnie nie miał szlaku. A potem dalej na północ było cały czas super. Na Honshu i aż do Fukushimy. Potem skręciłam to nad morze i szłam Michinoku Trail, który znowu był wzdłuż strasznie... Pacyfiku, tak? Tak, wzdłuż Pacyfiku. Znowu był strasznie asfaltowy. Miał ogromną ilość schodów na odcinkach nieasfaltowych, ale miał też piękne widoki na ocean. No a Hokkaido to tak pod znakiem różnych tajfunów i huraganów. Bardzo mi się podobało wybrzeże Morza Ochockiego na koniec. Masz recenzję całych tras. Shiretoko, tamte obszary. Shiretoko nie widziałam właśnie, bo dotarłam na morze pomiędzy Shiretoko a Soją, czyli w środku. A środkiem szłaś? Tak, od środka do góry. Jeszcze parę pytań od widzów. A kiedy pierwszy Zaczyna vlog... kropić. No też napadać? Ja muszę tak. Kiedy pierwszy vlog na YouTubie z Japonii, z tej wycieczki? No jak zmontuję. No to kolej ma jakieś krótkie odcinki, czy cała wyprawa w jednym odcinku? Nie, robisz? W odcinkach to jest zbyt długie, chyba miałoby to 10 godzin, gdybym zrobiła to w jednym. No myślę, że będzie około 20, może nawet 5 odcinków, także to będzie leciało całą jesień, zimę. Myślę, że przed Japonią jeszcze coś puszczę innego, a potem będzie trailer i pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek pewnie będzie w październiku, pierwszy weekend października. Mhm. A trailer mam nadzieję, że jeszcze we wrześniu wyjdzie i coś jeszcze będzie niespodzianka. Czy takie podróżowanie to teraz jest coś, czym się zajmujesz, tak powiem, na pełen etat już? Jako tak. Twoja praca, pasja? Coś tak. Pomiędzy, tak. Właśnie z YouTube'a, z bloga? Tak, tak. A będą też jakieś prezentacje na życie. To. Jakieś seminaria, tak? Tego typu rzeczy, tak. Festiwale podróżnicze. A nie będzie jakaś książka z Japonii? Chyba tak, nie bo to było... Robię, tylko niedługo. Powstają stopniowo. Ale bardzo bym chciała z Japonii, bo to było takie nowe dla mnie. I tyle się wydarzyło i też było takie dobre. Tak dużo mam dobrych wspomnień i takich różnych ciekawych obserwacji. Też pewnie to, że szłam po takich miejscach, o których nikt nigdy by nie pomyślał, żeby tam tu pojechać, to może warto to opisać. Tak myślę. Ja, tak może na zakończenie właśnie, jakbyś miała doradzić komuś, kto chciałby w Japonii, no może niekoniecznie przejść Japonię, wiesz, ale przejść jakiś szlak, zrobić taką wycieczkę kilka dni, może tydzień, z plecakiem, przez góry, gdzie byś mu mogła polecić taką wyprawę? To jest właśnie wyzwanie, znaleźć taki szlak, który faktycznie trwałby tydzień. Taki najdłuższy odcinek, który był w miarę szlakowy, to właśnie był na północnej części Honshu, ale jeszcze nie tej całkiem północnej, czyli prefektury tam Gifu i dalej jeszcze trochę na północ. Między Nakasendo a Fukushimą, gdzieś w te rejony, tam parki narodowe, Nikko, Oze, te rejony. Myślę, że poszukanie parków narodowych i połączenie kilku, które są blisko siebie, to jest najlepszy pomysł, bo w parkach są najlepsze szlaki. Są schroniska jakieś po drodze też? Są, ale tak potwornie drogie, że nawet nie zaglądałam za drzwi, bo one kosztują kilka tysięcy jenów, nawet kilkanaście tysięcy jenów za jeden nocleg, więc spałam na dziko. No, nielegalnie. No. Teoretycznie jest to nielegalne, ale ludzie to robią. Tak, słyszałem. Japończycy też to robią. Też i było to dla nich oczywiste i normalne, że śpię w namiocie. To też było ciekawe. Pomyślałam, że oni wszyscy myślą, że to nie wolno i nie wolno naprawdę, ale nie. I pytali, masz namiot? A dobra.
A w jaki sposób udało się przedłużyć wizę podczas podróży? Bo turysta ma 3 miesiące. Tak, tak, a turysta ma 90 dni. Tak, po 89 dniach musiałam niestety wylecieć z Japonii i poleciałam na Tajwan. Próbowałam przedłużyć wizę w urzędzie imigracyjnym, ale zakończyło się to niepowodzeniem. Odmówiono mi bez nawet czytania formularza. Więc kupiłam bilet na Tajwan. Podróżowałam przez 10 dni po Tajwanie, objechałam wyspę dookoła. Myślałem, że przeszłaś Tajwan dookoła. Wszyscy tak myśleli, ale nie. Było 37-40 stopni, potworna paruwa. Tak straszna pogoda tam była, że podlał się tak kroplisty na ziemię ze mnie. Nie było to możliwe. Nawet to była fajna wycieczka i wróciłam do Japonii i dostałam drugą wizę. Po przylocie. Oczywiście bałam się, że mi odmówią, że popatrzą, że o przecież właśnie byłaś w Japonii. Ale no, nie. Zazwyczaj za drugim razem nie ma jeszcze problemu z otrzymaniem. Mhm. Można polecieć na przykład nawet do Seulu. Tak. Na 2-3 dni wrócić i otrzymujesz kolejną wizę na 3 miesiące. Tak. Ale kolejna próba czegoś takiego już może się zakończyć raczej, że urząd, prawda, celnik nie, pan na granicy cię zatrzyma, że to już jest coś nie tak, prawda? No. Że to już jest czytali, patrzyli, pytali, co robiłam na Tajwanie. No zwiedzałam. Gdzie pani będzie mieszkała w Japonii? W Parku Narodowym. Park Narodowym. No, tak. Wpisany adres, Park Narodowy. Fukushima, coś tam. Prefektura taka, to i taka. Keep moving. No. No powiem ci, no jest to niesamowity wyczyn, a taka wyprawa. Pewnie wiele osób też chciałoby przeżyć taką przygodę, bo to jest przygoda, nie? Jednak nigdy wszystkiego się nie da przewidzieć. Mi to jest fajne. Dużo rzeczy się po drodze dzieje. Mi się podobają właśnie takie wyprawy, czy to rowerowe, czy też właśnie jak pieszo szłaś, że poznaje się ludzi. To jest chyba najważniejsza część takiej podróży właśnie, że jak wychodzisz z tej swojej strefy komfortu, zwykłego turysty, który nam nocuje w hotelach, czy tam po prostu jedzie w te turystyczne miejsca, to naprawdę poznajesz ludzi po drodze i można zupełnie co innego przeżyć w trakcie takiej wyprawy po Japonii. I też pewnie po innych krajach, nie? No tak, ale zwykle chodzę bardziej po górach i spotykam mniej ludzi. A teraz chodziłam bardzo dużo po różnych wsiach właśnie i w każdej wsi z kimś gadałam. I to było super, tak. Jestem bardzo pod wrażeniem. Jak fajnie tu są ludzie. To mnie bardzo cieszy, jeszcze że... nigdy nie dostałam tylu herbat i tylu w ogóle rzeczy i w ogóle. Ludzie mi z samochodu wystawiali puszki z kawą i kolem w butelkach i w ogóle, no super. No, słyszycie? Da się to zrobić, da się przejść przez Japonię, na rowerze się da, ludzie przyjaźni, można spać. Na dziko w Japonii, też mnie czasami ludzie pytają właśnie o to, jak to z bezpieczeństwem, czy się nie bałem. No ja się bałem niedźwiedzi. Ty się nie boisz, bo jesteś twardzielem. Ja się bałem policji, ale nic się nie stało. Się bałeś. Nie, nikt się nigdy nie ja się bałem czasami też może dziadków, które przyjdą. Takiego, ale nie, generalnie. Nie, ale to tylko w takich właśnie nieturystycznych miejscach, bo na Shikoku na przykład niezupełnie wszyscy byli przyjaźnie nastawieni do tych pielgrzymów. Może do tych europejskich, że mają dość. Chyba mają ich już dość, bo to jest jednak 100 osób dziennie przechodzących przez wieś i może nie lubią tego. Więc bo tam tak. Więc pielgrzymów dużo jest. Znaczy nie róbcie tego w Kioto. Nie biwakujcie w parku. No nie, tego prosimy nie robić. Tak. Jakieś totalne po prostu odludzie. To spokojnie. Jeszcze jakieś pytania od widzów, zobaczmy, czy coś jeszcze mamy na zakończenie. Bardzo proszę, widzę, wrzucajcie swoje pytania teraz na czacie. Zaraz powoli kończymy. Ile deszczowych wiecznych dni miałaś po drodze? Jeszcze nie policzyłam, ale zaskakująco mało. Wiecznych prawie nigdy. To mnie bardzo zaskoczyło, że w Japonii prawie nigdy nie wieje wiatr. Powietrze jest po prostu nieruchome. Tropiki, nie tylko słychać te świerszcze. Żadnego szelestu, nawet listek się nie ruszy. Chyba, że tajfun czy tak. Chyba, że przechodzi tajfun. To jest zupełnie inna sprawa. Dzień po dużym deszczu, następny jest wietrzny. Prawie zawsze. No zawsze. Ale słodna pogoda zazwyczaj po tajfunie. Tak, jest słonecznie i wietrznie. Ale normalne dni, powiedzmy 6 dni w tygodniu,
przez większość część czasu miałam tylko jeden bardzo deszczowy dzień w tygodniu, a 6 dni ładnych, więc to było niesamowite. Właśnie, ja powinien chyba ciebie zabrać, bo wygląda na to, że przy tobie jest dobra pogoda. Jak ja jest zła, ja mam zawsze najgorszą. Jak ja jadę na wycieczkę, to za każdym razem leje no. Non-stop. No ja albo tak jest, zawsze mam. Za wcześnie jest pora deszczowa, albo za późno pora deszczowa się kończy, lub nadchodzi tajfun, lub jakaś inna katastrofa ekologiczna i klimatyczna. Jest epoka lodowcowa się na przykład potrafi zacząć, więc generalnie jak ja wyjeżdżam, to zawsze jest do bani pogoda. No, naprawdę zawsze tak miałam jak ty, dokładnie tak samo. Na PCT miałam najzimniejszą wiosnę w historii, w Norwegii miałam najzimniejszy, najbardziej deszczowy rok od 100 lat i dlatego tak kocham Japonię, jestem tak wdzięczna bóstwom szintoistycznym za tą cudowną pogodę. Dopiero na Hokkaido było obrzydliwie. Agnieszka wspominała, że Japonia ze wszystkich wypraw podobała się najbardziej. A które kraje najmniej? Norwegia najmniej. Norwegia? I Nowa Zelandia to też mi się nie podobała. Mi się wydawało, że tam właśnie jest... to jest raj dla osób, które uwielbiają trekking i naturę i spanie pod namiotem. Ja byłem pod namiocie w Stravanger. Interpretuję raj. Biwakować można, natura jest piękna, ale ludzie byli okrutni. Nie chcę tak się wyrażać po prostu, ale ze wszystkich tych krajów, w których byłam, Japonia była najbardziej obfita w dobrych ludzi, a Norwegia była najbardziej obfita w ludzi, którzy byli po prostu wprost niesympatyczni i wrogo nastawieni, więc mam tam najwięcej złych wspomnień. Pogoda oczywiście była obrzydliwa i to pewnie ma znaczenie, że niewiele ładnych widoków widziałam, bo cały czas lało. No. Jakich opasek na kolana używa Agnieszka? Chopat się nazywają. Można je wygooglować. Chopat. To pomaga, tak? Bo bez nich nie mogę chodzić w ogóle. Znaczy mogę chodzić po Tokio bez plecaka. Ale tak to nie. Przytrzymują rzepkę. Głównie na kolano skoczka. Czy mogłabyś zamieszkać w Japonii? Czy to jest kraj, który ci się podobał, byś się czuła dobrze? Czułabym się dobrze, ale mimo wszystko chyba czułabym się trochę obco, bo jestem przyzwyczajona do Europy i lubię naszą starą, zepsutą Europę. Na pewno chciałabym tu jeszcze wiele razy przyjechać i spędzić dużo czasu, ale jak się ma uczucie, że gdzieś jest egzotycznie, to się tam człowiek nie czuje jak w domu. Mhm. Tak mi się wydaje. Skąd się wzięła zebra? Z opalenizny, która się znajduje pod stabilizatorami, pod skarpetkami, nawet na ręce mam. No i tak, to okej, już widzę, już rozumiem. Wszędzie mam paski. Okay, wszystko jasne. Wszystko jasne. Okej. Okay. No to czekamy na vlogi, wpis na blogu. Ja na pewno jeszcze chętnie zajrzę odnośnie twojego sprzętu do kempingowania. Bo mi się akurat zepsuł namiot na ostatniego dnia, na rower jechałem przez... Skuterem w zeszłym roku jechałem przez pół Japonii. Na ostatniej nocy mi się zepsuł namiot. Musiałem go przenieść, bo ciociu na mnie zaczął krzyczeć. I się złamał, stela się złamał w jednym miejscu, musiałem go sklejać taśmą. Jaki to namiot jest? Oj, to był taki chiński, ten Nature coś tam. Takie tanie bardzo. Ale przetrwał dwie duże wyprawy mimo wszystko, więc za 300 zł namiot spełnił swoją rolę, że tak powiem. Zapewne przejrzę trochę informacji u ciebie odnośnie namiotu, jakichś takich rzeczy. Dla ciebie na rower to nie, będzie trudno, bo ja używam namiotów stawianych na kijkach trekkingowych, a ty potrzebujesz stelaża na rower. No chyba, że też kijki sobie wezmę. Że można dokupić osobę. Jakiś mały taki namiocik czy coś. No poszukam czegoś. No jakbyście chcieli się dowiedzieć, to na blogu jest opis właśnie sprzętu. I na kanale jest. I na kanale, więc to może komuś pomoże w przygotowaniu do podobnej wyprawy, czy to w Japonii, czy w innym kraju. No, to zapraszam serdecznie do Agnieszki na social media, kanał na YouTubie, Instagram, bo tam wkrótce będzie więcej materiałów z Japonii. Czekamy na kolejne wyprawy. Czy już jest jakaś zaplanowana? Ale nie powiesz. Nie. Ale jest dość dokładnie zaplanowana. Czyli jednak z dużym uprzedzeniem. To na przyszły rok już będzie, tak? Tak. Jedna wyprawa rocznie. Jedna taka większa i trochę więcej mniejszych. Super.
No to czekamy na kolejne materiały. Moim gościem dzisiaj była Agnieszka Zebra. Dziadek, dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie. Zawsze chętnie posłucham o kolejnych wyprawach. A mi miło cię poznać. Ja przez Japonię z buta nie przejdę, więc nie będę cię kopiował, bo nie chcę zostawiać rodziny na tak długo. Trochę u mnie to ciężko było po prostu zorganizować, ale no, lubię podróżować, lubię takie właśnie wyprawy gdzieś z namiotem. W Japonii bardzo się fajnie podróżuje w ten sposób. No chyba, że leje non-stop, to już mam dość wszystkiego. No. Ale bardzo, bardzo... Zaraz będzie lało. No też właśnie takie rzeczy mnie fascynują po prostu i kręci mnie to strasznie, żeby znowu gdzieś wyjechać na kilka tygodni, czy tam z rowerem, czy autostopem. Autostop w Japonii też fajnie działa, ludzie się zatrzymują i wesoło. Tylko raz korzystałam. Ratunkowo, tak? Nie ratunkowo, tylko po prostu na ten południowy kraniec, już nie było żadnego transportu, więc wydrukowałam sobie nazwę. Miejsce, do którego się wybieram. Mi też podpowiadałem, że plecy by mi pewnie wysiadły. Czy są jakieś ćwiczenia na plecy, żeby się przypakować, żeby łatwiej, żeby nie męczyło się plecarz tak muszę bardzo? Muszę je dopiero opanować. Nie da się tego wyrobić? Da się. Trzeba ćwiczyć. Ale co ćwiczyć? Nie wiem. Co ćwiczyć, żeby ten plecak tak nie uwierał, żeby... Ale uwiera cię plecak? Znaczy, no po prostu, żebym był w stanie dłużej go nosić, tak? Na przykład ten plecak do streamowa jest ciężki. No tak, ale chciał taką to nie jest plecak do noszenia. No. Plecak musi się opierać na biodrach, na dole pleców, więc jakby to nie powinno za bardzo osiadać na plecach. Tylko jak naprawdę niesiesz te 7 litrów wody i 7 kilo żarcia. A jaki to był plecak, który używałaś? To jest plecak On My Way, Triple Crown, nasz wspólny projekt z firmą On My Way z Nowego Targu. To jest taki specyficzny plecak, ultra lekki, na długie dystanse, bardzo okrojony z różnych kieszonek i różnych takich niepotrzebnych, głupich rzeczy. I on nie ma stelaża, więc trzeba go mądrze pakować. Okej, zajrzę. Rozumiem, że gdzieś tam w Polsce go można zamówić. Tak. No, przejrzę. No, przedłużam cały czas, jak widzicie, ja jak się zacznę gadać o sprzęcie, to ja lubię gadać. Plecaki, ja też. Ale żona by się wkurzyła, bym znowu kolejny plecak kupił. Nie wiem, jak to wytłumaczę. A nie, to nie musisz tłumaczyć, po prostu chup. To była rozmowa z Agnieszką. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnym podcaście. Trzymajcie się. Cześć.